Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na pierwszym w tym semestrze spotkaniu w ramach Kominka Lekarskiego Łazarskiego. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi jest dwóch braci. Pan doktor już Maciej Jamrus, tak, nasz absolwent tegoroczny, i jego brat, pan Jan Jamrus, który jest studentem czwartego roku kierunku lekarskiego naszej uczelni. Proszę panów, mieliście przyjemność, pan jako absolwent, uczestniczyć w wspaniałej graduacji, która się odbyła na Zamku Królewskim w sali lustrzanej. Pan Jan był gościem, ale jako przyszły absolwent chciałabym panów zapytać, czy panowie mogą w kilku słowach podzielić się wrażeniami z tej uroczystości. To był naprawdę ważny moment w pana życiu, prawda? Pan dopiero za 2 lata, tak? Także bardzo proszę, jak państwo się czuli, jak panowie się czuli? Oczywiście to ważny był dla mnie moment. No, bardzo dobrze się czułem. To był pewien koniec pewnego etapu w moim życiu, no i początek nowego na tej nowej ścieżce zawodowej. No i cieszę się z tego powodu. Oczywiście bardzo dobrze mi się studiowało, no ale już chęć pracowania, pomagania pacjentom był duży. Myślę, że jest pan odpowiednio przygotowany i wykształcony, żeby sobie dać radę z przyszłymi problemami związanymi z pacjentami. Oczywiście. Tak, a pan, panie? No, dla mnie na pewno był to bardzo wzruszający moment. Żeby zobaczyć. Troszkę zazdrościł pan bratu? Nie, bo wiem, że mnie to też czeka, więc jakby... Bardzo się cieszyłem dla niego, na pewno z rodzicami, i tak jak mówiłem, był to bardzo wzruszający, że wreszcie po tych 6 latach ciężkich studiów nareszcie został doktorem. No właśnie, można było zauważyć tą radość i zadowolenie nie tylko absolwentów, ale też przede wszystkim też rodziców i waszych opiekunów. Natomiast jeszcze chciałam zapytać pana, panie doktorze, bo ukończył pan studia z jedną z najlepszych ocen, średnich ocen z egzaminów. I czy mógłby pan wskazać jakąś radę naszym studentom i swojemu bratu, jak najlepiej wykorzystać czas studiów, żeby się odpowiednio przygotować do przyszłej roli lekarza? Oczywiście uważam, że nauka teorii jest bardzo ważna i trzeba mieć te podstawy, ale trzeba się skupiać na tej części praktycznej, której no na wszystkich uczelniach uważam, że jest za mało. Oczywiście tutaj na Łazarskim, na uczelni Łazarskiego bardzo dobrze jesteśmy przygotowani, te małe grupki kliniczne też sprzyjają temu. No i poświęcać czas, nie wiem, zapisywać się do jakichś kół naukowych, jak najbardziej czerpać tej wiedzy praktycznej. Zwłaszcza, że macie jak gdyby możliwości, prawda? Oczywiście. Nawet i wyjazdu tak. I jakichś zagranicznych wyjazdów, tak. Praktyk. To, oczywiście. To świetnie, to bardzo dziękuję. A teraz, proszę państwa, już przejdziemy do tematu, który poruszymy na dzisiejszym kominku, a mianowicie, czy antybiotykooporność to przeszłość, a jeżeli tak, co teraz? I antybiotykooporność stanowi poważny problem zdrowotny i jest zagrożeniem globalnym. Problem ten polega na tym, że coraz więcej bakterii staje się odporne na działanie antybiotyków, co ogranicza skuteczność leczenia. No i myślimy o innych możliwościach leczenia. A o jakich to dzisiaj właśnie panowie nam tutaj powiedzą i zainteresują nas nowym tematem. Także czy mamy jakąś alternatywę, gdy zawodzi leczenie antybiotykami? Proszę bardzo. Tak. Więc tak jak pani profesor powiedziała, antybiotykooporność jest wielkim problemem teraźniejszej medycyny.
Szacuje się, że w 2050 roku z powodu właśnie antybiotykooporności może umrzeć nawet do 10 milionów osób na świecie, co jest porównywalne do szacowanej liczby zgonów z powodu nowotworów. Tak, temat oporności na antybiotyki jest regularnie poruszany na konferencjach takich jak ta, no i na światowych szczytach takich jak G20, dziękujemy za wyrażenie. Co świadczy o wadze problemu. Bakterii opornych na antybiotyki nieustannie przybywa. Powszechne wcześniej uleczalne infekcje, takie jak na przykład infekcje dolnych dróg oddechowych, stanowią teraz realne zagrożenie. Analiza opublikowana w The Lancet, obejmująca 204 kraje, ujawnia, że w 2019 roku ponad 1,2 miliony zgonów można bezpośrednio przypisać antybiotykooporności. W niektórych obszarach Afryki ilość zgonów powiązanych z antybiotykoopornością przekracza 100 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. I należy pamiętać, że problem nie dotyczy wyłącznie krajów rozwijających się. Oporność na antybiotyki stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia. Jedną ze ścieżek w leczeniu właśnie tych zakażeń wydaje się być terapia fagami. Obiecujące wyniki otrzymane w wyniku administracji bakteriofagów u pacjentów z zakażeniem antybiotykoopornym stanowią wielkie nadzieje. I teraz troszkę historii. To tak, preludium odkrycia bakteriofagów stanowi rok 1896. I tutaj ten pan po lewej stronie, Ernest Hanbury Hankin, to był brytyjski bakteriolog i podczas podróży w Indiach badał tam epidemię cholery i zauważył w rzece, w Gangesie, że jest jakaś substancja bakteriobójcza, która ogranicza rozprzestrzenianie się Vibrio cholerae. No i to on jak gdyby po raz pierwszy zaobserwował tą egzystencję bakteriofagów, nie nazywając ich bezpośrednio. Po prawej stronie mamy Félix Derel. Félix Derel jest francusko-kanadyjskim mikrobiologiem i on na początku XX wieku, badając epidemię czerwonki w Paryżu, obserwował odchody pacjentów chorych i porównywał ich bezpośrednio z ich stanem klinicznym i zaobserwował, że poprawa stanu klinicznego była poprzedzona procesem litycznym na podłożu mikrobiologicznym, a w przypadku jej braku rokowanie pacjenta było często niepomyślne. Na podstawie tego postawił hipotezę, że opisany proces klityczny był odpowiedzialny za korzystny przebieg choroby i że czynnikiem antagonistycznym do działania bakterii był wirus. I wtedy nazwał ten wirus właśnie po raz pierwszy bakteriofagiem, z greckiego bakteria, czyli pałeczka, a fag, czyli jeść. I pierwsza podaż bakteriofagów odbyła się właśnie w Paryżu, w szpitalu Necker. Okazała się dużym sukcesem, ale później te różne badania, które następowały, wyniki były różne i dlatego to wzbudziło wiele dyskusji na ten temat. A już druga wojna światowa, wiadomo, pojawienie się antybiotyków, te antybiotyki jako super lekarstwo wyparło te bakteriofagi z arsenału terapeutycznego, i zwłaszcza w krajach zachodnich. Jeszcze w krajach tego dawnego bloku wschodniego, jak Polska, Gruzja czy Rosja, ten rozwój, jeśli chodzi o fagoterapię, nie zatrzymał się. We Wrocławiu mamy już od kilkudziesięciu lat, prowadzone są tam badania na temat bakteriofagów i takim czołowym też ośrodkiem jest ośrodek Eliava w Tbilisi w Gruzji, ten ośrodek został współzałożony przez samego Félixa Derel. Tak.
No, ja wiem, tutaj powiem, że panowie ukończyli szkołę średnią we Francji, tak? Tak. I stąd akcent francuski jest tutaj słyszalny. Ja nie wiem, czy pan, panie Macieju, pamięta na pierwszym roku, że prosiłam, żeby pan swoich kolegów i koleżanki zaczął uczyć francuskiego. I jakie tam sukcesy? No nie do końca się udało. Rozumiem. To trzymamy kciuki. Parę słówek liczymy znają. Na więcej. Świetnie, także bardzo proszę, wracamy już do prezentacji. Dobrze. Tak, więc czym są bakteriofagi? Bakteriofagi to są wirusy infekujące jedynie bakterie i często jednego gatunku, a nawet jednej rodziny. Za to dana bakteria może być zainfekowana przez wiele bakteriofagów, a co za tym idzie, to ma znaczenie w leczeniu właśnie tak zwanymi koktajlami fagów. Bakteriofagi mają pasożytniczy sposób replikacji. Innymi słowy, potrzebują komórki, która im to umożliwi. I te cząsteczki stanowią najliczniejszą grupę organizmów na Ziemi. Są wszędzie i toczą od kilku miliardów lat nieustanną wojnę z bakteriami. Wszystkie bakteriofagi są podobne pod względem morfologicznym. Możemy zobaczyć tutaj na właśnie tej ilustracji tą głowę, w której jest zawarty materiał genetyczny, mechanizm mocowania oraz system wstrzykiwania materiału genetycznego wewnątrz bakterii. Tak jak zostało wcześniej wspomniane, nazwę nadaną przez Dirrell, a mianowicie bakteriofag, czyli zjadacz bakterii, należy zniuansować. Sam Dirrell w swojej pierwszej książce precyzuje, że termin fag nie powinien być odbierany w swoim dosłownym znaczeniu jedzenia, ale raczej rozwoju kosztem. Fagi przyczepiają się do bakterii, co możemy tutaj zobaczyć na tej ilustracji. Później następnie wstrzykują swój materiał genetyczny. One następnie przejmują kontrolę nad bakterią i zmuszają ją do wytwarzania następnych fagów. Po czym też część z fagów produkuje też enzym, który powoduje osłabienie ściany bakterii, co później powoduje jej pęknięcie i wypuszczenie kolejnych fagów, nowych fagów, które będą dalej infekować kolejne bakterie, aż do wyniszczenia wszystkich. Dobrze. I tak, najlepszym miejscem do pobrania bakteriofagów w sposób naturalny jest woda ze ścieków. Najlepiej taka szpitalna, bo tam jest bardzo dużo bakterii i co za tym idzie, dużo bakteriofagów. Oczywiście zaprane fagi muszą przejść cały proces oczyszczania, filtrowania, amplifikacji. Cały ten proces jakości musi zostać spełniony przed możliwością podania pacjentowi. I od pewnego czasu, dzięki rozwoju inżynierii genetycznej, niektóre projekty badawcze właśnie skupiają się na opracowaniu fagów zmodyfikowanych genetycznie, żeby po prostu były bardziej skuteczne wobec tych bakterii, które rozwijają jakąś oporność, między innymi między systemowi CRISPR-Cas, właśnie w celach obronnych. Mhm. I teraz tak, troszkę powiemy sobie o wskazaniach i ocenie skuteczności leczenia. No, na razie ze względu na trudność w spełnieniu jakościowych standardów farmaceutycznych wymaganych przez Europejską Agencję Leków, fagoterapia pozostaje taką terapią ostatniej szansy. No, fagi nie są zarejestrowane jako leki, także to nadal są prowadzone w takiej formie terapii eksperymentalnych. No i teoretycznie bakteriofagi mogą być stosowane do leczenia tak naprawdę wszystkich infekcji. Wystarczy, żeby ten poszczególny bakteriofag był skuteczny wobec celowanej bakterii. I jeśli chodzi, powracając tak do tej historii, na sztata historykiem jest także
troszkę muszę nawiązać. To piękne, zwłaszcza, że kibicuję podobno tak, panom tak, dzisiaj, tak, aż z Lyonu, tak? Aż z Lyonu, tak. Także pozdrawiamy serdecznie Lyon i rodziców. A więc tak, historycznie pierwsze infekcje leczone bakteriofagami dotyczyły przewodu pokarmowego. W Polsce po raz pierwszy zostały zastosowane w roku 1923. To też była epidemia czerwonki, właśnie to żołnierze otrzymali to leczenie, też z dużym sukcesem zostali wyleczeni. Niemniej jednak wyniki później nie były jednoznaczne, tak? I na przykład lepsze wyniki zostały odnotowane przy infekcjach objawowych bakteriami takimi jak Vibrio cholerae lub Yersinia enterolytica. I bakteriofagi wydają się być dobrym narzędziem terapeutycznym w przypadku infekcji nawracających, tak? Takich bakterii, których ciężko się jest pozbyć. Ostatnio wyszły badania również na temat leczenia infekcji Clostridioides difficile. Wiemy, że od pewnego czasu to nawracające zakażenia Clostridioides difficile jest skutecznie leczone przeszczepem mikrobiotu. I wyczytałem, że w badaniach, że podaż bakteriofagów polepsza jakość tego przeszczepu. W innym badaniu z kolei wynikało, że podaż filtratu zawierającego wyłącznie bakteriofagi przyczynia się do uzdrowienia pacjentów, u których występuje to nawracające zakażenie Clostridioides difficile. I to oczywiście już po zastosowaniu odpowiedniej farmakoterapii. To jest tak, dobrze. I jeśli chodzi o skórę, fagoterapia w odpowiedzi na zakażenie skóry i tkanek miękkich również jest stosowana już od dawna. Koktajle fagowe po raz pierwszy były stosowane przez żołnierzy w Związku Radzieckim. A już teraz tak bardziej aktualnie to są stosowane na przykład w szpitalu w Belgii, gdzie tacy chorzy z jakimiś oparzeniami, te rany często się zakażają na przykład jakimiś bakteriami jak pseudomonas, i tam podają te okłady nasączone tymi bakteriofagami. Jaka skuteczność? Dobra. Dobra, świetnie. Tak, to rzeczywiście, że tak, jednak działają. Działają. W Polsce też leczy się właśnie zakażenia skóry, dróg oddechowych, dróg moczowych, kości, stawów w ośrodku we Wrocławiu. To świetnie, to jeszcze tak, pewnie, myślę, że tutaj powrócimy, na tak, pewno. Powrócimy do tego. To tak. Dziękuję już za te pytania, które się pojawiają i zachęcam do następnych, także bardzo proszę jeszcze kontynuować. Dobrze, i potem dobrze. Będziemy odpowiadać na pytania. Dobrze, i to właśnie w infekcjach kostno-stawowych zastosowanie fagów wydaje się być interesującym tropem, a szczególnie w przypadku zakażeń utrzymujących się wokół protezy. Należy podkreślić, że dzięki zdolności do depolimeryzacji polisacharydów bakteriofagi są także skuteczne wobec biofilmu. I jest ośrodek właśnie w Lyonie, w naszym rodzinnym mieście, który, jeżeli jest jakieś niepowodzenie leczenia metodami tradycyjnymi, to wtedy właśnie stosują tą fagoterapię, wstrzykując ten koktajl fagowy do jamy stawowej. I tutaj też wyniki wydają się być obiecujące. Nawet ruszyły badania na większą skalę, żeby rozprzestrzeniać ten sposób leczenia. I w literaturze można nawet znaleźć wyniki sięgające nawet 99%, jeśli chodzi o eradykację biofilmu Pseudomonas aeruginosa w przypadku równoczesnego stosowania właśnie tutaj antybiotykoterapii z fagoterapią, że jednocześnie. To świetnie. I jeśli chodzi jeszcze tutaj o parę słów o płucach. Jeśli chodzi o te infekcje w obrębie dróg oddechowych, opublikowano kilka przypadków poważnych infekcji leczonych spersonalizowaną terapią fagową, zakończoną sukcesem również. I fagoterapia ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi na przykład o pacjentów chorujących na mukowiscydozę, bo tam często utrzymuje się, te drogi oddechowe są skolonizowane przez bakterie, które ciężko się pozbyć ich. I tutaj tak samo jak poprzednio, połączenie antybiotyków i bakteriofagów pozwala wyleczyć tych pacjentów. I
tak jak już wspominałem o tej inżynierii genetycznej, w przyszłości modyfikacja fagów za pomocą inżynierii genetycznej pozwoli zwiększyć moc lityczną fagów, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności leczenia. Fantastycznie. I jeszcze słowo o ostatnio. Coraz bardziej mówi się o znaczeniu bakteriofagów w leczeniu chorób zapalnych na tle nieinfekcyjnym. Bo teraz mówiliśmy tylko o tym, na tym tle infekcyjnym, a na tle nieinfekcyjnym, na przykład chodzi mi o takie choroby jak choroba leśniowskiego Crohna lub wrzodzilniące zapalenie jelita grubego. Czyli choroby z autoimmunoagresji. Tak, tak. I tutaj przez długi okres skupiano się wyłącznie na tej komponencie bakteryjnej w obrębie mikrobiotu, a wykazano, że jednak jest spora modyfikacja również wiromu, i co zmodyfikuje całość mikrobiotu. No tak, coraz więcej jest chorób spowodowanych właśnie powstających z autoimmunoagresji i jest problem z leczeniem tych jednostek chorobowych. Tak. Dobrze. Dobrze. I teraz troszkę tak opowiemy o zaletach bakteriofagów, tak podsumowując. Tak, jedną z wielu zalet bakteriofagów jest ich wąskie spektrum działania. One działają troszkę tak jak takie pociski kierowane, które niszczą wyłącznie te celowane bakterie, w przeciwieństwie do antybiotyków, które bombardują wszystko włącznie z mikrobiotem. Wielka różnorodność i naturalna obecność w środowisku są kolejnymi plusami fagów. Dzięki temu prawdopodobieństwo wyizolowania bakteriofaga pozwalające unicestwić daną bakterię jest wysokie. Bakteriofagi potrafią zniszczyć cel w bardzo krótkim okresie czasu, bez względu na to, czy dana bakteria jest antybiotykooporna, czy też nie. I należy także podkreślić, że ze względu na ich naturalny proces rozmnażania się, ta dawka podana jest dosyć mała, bo one już, tak jak Janek wspominał, one się namnażają w środku bakterii i dopiero jak gdyby kończą swoją aktywność w momencie, kiedy zostanie wybita ta ostatnia bakteria. Świetnie, te bakterie z tego nie są zadowolone. No nie, one też mutują, tak? Ale fagi też również mutują, więc... Kto szybciej? Tak. Kto kogo zwycięży? Nieustanna bitwa. Tak, i fagoterapia pozwoli zmniejszyć też, tak uważam, że pozwoli zmniejszyć podaż antybiotyków, a co za tym idzie antybiotykooporność, zwłaszcza jeżeli będzie stosowana już od najmłodszych lat życia. No i też nie można zapominać, zwłaszcza w tych aktualnych czasach, że zmniejszenie stosowania antybiotyków przyczyni się do zmniejszenia wydzielania do środowiska, i co uważam, że jest ważnym elementem pod kątem ekologicznym. To na pewno, to o tym sobie chyba jeszcze właśnie tutaj w dyskusji myślę, że porozmawiamy. Tak. I niemniej jednak na niektóre bakterie ciężej jest uzyskać odpowiadające fagi. Aktualnie największymi ograniczeniami terapii są procesy regulacyjne. Bakteriofagi są nadal stosowane jako leczenie eksperymentalne. Trzeba dążyć do powiększania wiedzy technicznej, usystematyzować proces produkcji, transportu czy przechowywania. Nawet jeśli odkrycie bakteriofagów nastąpiło ponad 100 lat temu, fagoterapia dopiero teraz zostaje być doceniana. Warto zaznaczyć, że terapia fagami nie powinna zastępywać innych metod leczenia, lecz je wspomagać. Z tego względu dodatkowe projekty badawcze, tak jak na przykład Phage One, który jest w naszym rodzinnym mieście Lyonie, są konieczne w celu dalszego rozwoju fagoterapii. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Taniale, bardzo dziękujemy. Ja dziękuję panom, ale też dziękuję pewnie, myślę, w imieniu uczestników naszego dzisiejszego kominka, że dwaj bracia, jeden już ukończył studia medyczne, drugi jest studentem czwartego roku naszej uczelni, uczelni Łazarskiego, tak wspaniale przedstawili nam ten temat. Czyżby panowie w przyszłości się chcieli zająć bo interesują się Państwo tymi bakteriofagami, panowie, zająć tym tematem, bardziej jak gdyby go poszerzyć?
Tak, na pewno. No ja interesuję się właśnie, jeśli chodzi o ten cały mikrobiotę, przeszczepy, tak, bakteriofagi również. Takie mnie bardziej interesują takie właśnie niszowe to świetnie, formy to, leczenia. Tak, to bardzo proszę tutaj Państwa teraz o pytania na czacie kolejne. Ja chciałam tylko zapytać, jakie jest miejsce fagoterapii w aktualnych polskich standardach leczenia infekcji? Czy jest na przykład objęte refundacją? Dobrze, to nie, refundacją nie jest objęte. Myślę, że z tego względu, że nie jest zarejestrowana jako lek. Mhm, nadal jest uważana za terapię eksperymentalną. Także nie, odpowiadając na pytanie, nie jest na razie refundowane, to jest terapia niszowa, co roku tam średnio kilkudziesięciu pacjentów jest leczonych takim sposobem. No właśnie. Ja teraz już może przejdę do pytań z czatu, tutaj pani Kinga, widzę, że już nawet są dwa pytania przez panią zadane. Czy profilaktyka badań powinna nad wdrożeniem właśnie tych antybiotyków, i sądzę, że tutaj też pani chodzi o bakteriofagi, nie powinna być, znaczy czy profilaktyka badań przed wdrożeniem antybiotyku nie powinna być większa? Czy, bo pani tutaj zadaje pytanie, tak, może tak, tutaj tak, właśnie tak. Nie rozumiemy do końca tego pytania. Czy zatem powinna być większa profilaktyka badań przed wdrożeniem antybiotyku? Czyli tak, zanim przepiszemy ten antybiotyk, że się nadużywa. No na pewno, tak. Tak. Aktualnie tak, myślę, że się nadużywa i z tego też się bierze między innymi ta antybiotykooporność, że stosowanie tych antybiotyków jest nadmierne. To no na właśnie, pewno. No właśnie, bo czy na przykład powinny być takie robione badania jak wymazy, prawda? Czy zawsze zielona flegma to nadkażenie bakteryjne? No nie, no, no to, nie. Tak, tak. Właśnie, bo my jak gdyby, oczywiście tutaj też rola jest nie tylko przede wszystkim lekarzy, ale też i pacjenci się nieraz domagają, panie oczywiście. Doktorze, koniecznie proszę mi zapisać antybiotyk, tak? Tak. Pacjent ma gorączkę, która jak gdyby no, niszczy, jak gdyby leczy, prawda? Gorączka też sprzyja, oczywiście nie może być zbyt wysoka, ale jest potrzebna jak gdyby w zwalczaniu oczywiście. Infekcji, ale grypa, prawda, choroby wirusowe, to na nie antybiotyki jak gdyby nie są potrzebne. Jedynie powikłania, prawda, leczymy antybiotykami. I wydaje mi się, że tutaj ta świadomość społeczeństwa też może jest jak gdyby za mała, ale też czytałam właśnie, że jednak lekarze dla świętego spokoju przepisują antybiotyk, prawda, co no nie tak. jest dobrą metodą. No właśnie, to bardzo dziękuję. I tutaj jeszcze następne pytanie. W jakiej perspektywie czasowej będzie można leczyć w ten nowoczesny sposób i kiedy będzie to szeroko dostępna metoda? No ona nie jest jeszcze zarejestrowana i prawda jest no w powijakach dopiero. Tak, no tak. Myślę, że to jeszcze troszkę potrwa, ale na pewno się idzie w dobrą drogę i coraz więcej projektów badawczych rozkręca się. Tak, pojawia się coraz więcej projektów badawczych, coraz więcej pieniędzy jest inwestowanych w tej dziedzinie, także na pewno idzie to w dobrą drogę. Tak, to świetnie. Czy bakteriofagi działają bardzo selektywnie i wybiórczo na określone bakterie? Czy mogą zaatakować nasz prawidłowy mikrobiom skóry bądź, prawda, bądź jelit? Znaczy, bakteriofagi są specyficzne dla danej bakterii i one się skupiają wyłącznie na tej bakterii, a dla nas, jako dla ludzi, jak gdyby one są totalnie bezpieczne. No właśnie, czyli tak jak antybiotyki niszczą wszystko, tak. prawda, co napotkają, tak. tak bakteriofagi działają wybiórczo celowane. Tylko na te celowane. Tak, tak. To fantastyczna tak. rzecz, tak? To świetna. Ja tutaj na czacie zauważyłam jednego z użytkowników, a mianowicie nazwisko pan Stanisław Jamros. Czy to wasz brat? Nie, tata. Tata. Tata, wspaniale, to pozdrawiamy tatę. Ja wiem, że panów pozdrawiamy, że panów brat też studiował na uczelni Łazarskiego, ale prawo tak? Tak. Prawo, to wspaniale. Wspaniale. Czyli wszyscy kochają uczelnię Łazarskiego i tak. przede wszystkim cenią ją wysoko. To jest też piękne. Następne pytanie, proszę Państwa, tutaj z listy. Czy fagoterapia ma jednak jakieś działanie niepożądane? Jeżeli tak, to jakie? Bardzo mało. Tak naprawdę bardzo mało. To są jakieś takie odczyny objawowe.
jakichś takich poważnych skutków nie ma. No właśnie, a tak, w jaki sposób można jak gdyby uzyskać dostępność do takiego badania eksperymentalnego, że na przykład, że dany pacjent będzie leczony, ponieważ no, ma problemy, tak, ze zdrowiem, z pozbyciem się tych bakterii antybiotykami, i w jaki sposób mógłby uzyskać pomoc, żeby zostać leczonym właśnie bakteriofagami? No to w Polsce mamy ośrodek fagoterapii we Wrocławiu, prowadzony przez profesora Górskiego, i to, no to wtedy to tam można się kontaktować i... Tak, tak. Jest to, o ile pamiętam i czytałam też tutaj, przygotowując się do spotkania z panami, jest to ośrodek terapii fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Tak? Dokładnie tak. I oni mają filię, jedną w Katowicach, jedną w Krakowie. Oczywiście taka terapia też może być prowadzona w szpitalu, na przykład w Warszawie, tylko musi być oczywiście za zgodą Komisji Bioetycznej. Tak, dziękuję bardzo. Czy jest możliwość modyfikacji, to następne pytanie z czatu, modyfikacji bakteriofagów umożliwiających pełnienie innych funkcji? Czyli inne funkcje, modyfikacji bakteriofagów umożliwiających pełnienie innych funkcji niż niszczenie bakterii? Niż niszczenie bakterii. To, znaczy to tak jak w nazwie jest ujęte, to po prostu bakteriofag, on się skupia na niszczeniu bakterii. Właśnie, bo tutaj jest taki przykład podany przez pana, naszego słuchacza, pana Macieja. Czy na przykład do niszczenia specyficznych komórek patologicznych u ludzi, czy może być jak gdyby to wykorzystany bakteriofag? Biopsja raka z przerzutami i sporządzenie zmodyfikowanego faga, który mógłby jak gdyby zniszczyć nowotwór z przerzutami. Rozumiem, rozumiem. Wydaje mi się, że podobne sposoby mogą być stosowane, ale jeśli chodzi o bakteriofagi, ja bym naprawdę się ograniczył do tego, że bakteriofagi są wirusy, które po prostu niszczą bakterie. A podobne procesy myślę, że mogą być możliwe, ale nie w przypadku bakteriofaga, przynajmniej nic nie wiem na ten temat w dniu dzisiejszym. W literaturze nie ma takich danych. Nie ma takich danych, to właśnie nie mamy takich informacji. A czy stosowanie fagoterapii u ciężarnych może stanowić zagrożenie dla płodu? Aktualnie u ciężarnych nie można stosować fagoterapii. No pewnie myślę, że to jest spowodowane brakiem badań w tym temacie. No tak, to jest. Tak. Zresztą, że to jest lek to jak jest... gdyby niezarejestrowany, tak. I to są dopiero jak gdyby próby, prawda, próby. Stosowania. Dokładnie. Może kiedyś w przyszłości to by było bardzo dobrze. Teraz jeszcze tutaj jest takie pytanie, kto może być poddany takiej terapii? Czy są jakieś konkretne wytyczne? W momencie, kiedy jest dany bakteriofag, który jest wyizolowany, który działa wobec danej bakterii, można stosować. W Polsce można stosować fagoterapię nawet u dzieci od lat 6. To dosyć wcześnie. Tak. I tu pan Norbert pyta panów, czy istnieje możliwość, że w przyszłości bakteriofagi wyprą antybiotyki i nie będą tylko terapią wspomagającą? Ja bym tutaj ostrożnie z tym wypieraniem, bo już tak jak zobaczyliśmy w historii, kiedyś antybiotyki wyparły totalnie bakteriofagi, no wiadomo, w niektórych krajach to jakoś pozostało, ale ja bym nic nie wypierał, tylko właśnie komplementował, tak, żeby to się wspomagało i żeby to leczenie było lepsze, ale z wypieraniem to nie sądzę. Chciałam zadać jeszcze panom takie pytanie, jak uświadomić społeczeństwo, aby nie zwiększać tej antybiotykooporności? No ja myślę, że edukacja jest najważniejsza tutaj. Pan jako już początkujący lekarz, prawda? Tak, tak. To przed panem. Edukacja jest najważniejsza i uważam, że edukacja już od najmłodszych lat życia, już żeby dzieci zdawały sobie z tego sprawę, bo na pewno łatwiej nauczyć dzieci niż już osobę, która jest w podeszłym wieku na przykład. No właśnie. Po prostu musi być to wrażane jest przyzwyczajona, że jak nie dostanie antybiotyku, to jest źle leczona, tak? No właśnie, to na pewno, to na pewno. Chciałam jeszcze tutaj zapytać panów o
ponieważ jest ten problem antybiotykooporności ciągle rośnie i skłania nie tylko do szukania nowych antybiotyków, prawda, ale też i do innych nowych terapii przeciwbakteryjnych. I jak gdyby to stymuluje nas do poszukiwania jakichś nowych, innych metod leczenia. Co panowie sądzą o szczepieniach? No, szczepienia na pewno zmniejszają właśnie jakieś infekcje, tak? Objawy, pacjenci mogą się mniej zgłaszać do, na przykład do lekarzy pierwszego kontaktu. Tak, którzy będą mniej na przykład zlecać antybiotyków i ta antybiotykooporność tym samym będzie, będzie mniejsza. Rozumiem. Myślę, że ta świadomość w społeczeństwie, że jednak szczepienia chronią w przyszłości, bo na przykład szczepienie małych dzieci, tak, chronią w przyszłości przed chorobami, przed rozwinięciem się chorób, a tym samym potem powikłań, bo mogą to być choroby wirusowe, prawda, na przykład grypa, tak, są szczepionki przeciwko grypie, tak, i część osób się szczepi, część nie, ale myślę, że jest dużo osób, które szczepiąc się jak gdyby unika zachorowania na grypę, zwłaszcza osoby starsze, osoby obciążone jakimiś innymi współistniejącymi chorobami, czy to chorobami układu krążenia, czy też chorobami nowotworowymi. I przez to nie będą potem stosowane już antybiotyki, prawda, jeżeli dojdzie do jakichś powikłań. I to jest też ogromna oszczędność, prawda? Oczywiście. Bo ja tutaj przeczytałam, że według takich właśnie doniesień koszt dzień terapii nowoczesnym antybiotykiem kosztuje 300 euro, a probiotykiem, czyli tym afagami, około 1 euro. Czyli jest to ogromna różnica, prawda, w cenie. Tak, no tak, tak, zdecydowanie różnica. Tak. Różnica. No właśnie, to tylko, że jak gdyby tutaj ta fagoterapia jest tylko na razie tą metodą wspomagającą. Może ona w przyszłości będzie jak gdyby inaczej jeszcze zastosowana, bardziej jak gdyby będzie zastępować leczenie antybiotykami, ale w tej chwili my takiej wiedzy jeszcze nie mamy, czy moglibyśmy tak leczyć pacjentów, czy też nie. Czyli najpierw leczymy jak gdyby antybiotykami, jeżeli mamy trudności w uzyskaniu zdrowia pacjenta, to jak gdyby no, próbujemy innych metod i wspomagamy się wtedy tą terapią, terapią nowoczesną, właśnie tą terapią, tak. Fagoterapią. Tak? Dokładnie tak. Na tą chwilę tak to wygląda. Ta terapia jest taką, tak jak wspominałem, taką terapią ostatniej szansy. Jeśli chodzi o te koszty leczenia, no to tak też właśnie takie informacje uzyskałem. No to też może być pewnym powodem, że przez długi okres czasu za bardzo ludzie się tym nie interesowali. No, wiadomo. Tak. Czy pani Alicja pyta panów, czy fagoterapia może być stosowana tylko w ciężkich infekcjach, czy warto ją wprowadzić w łagodniejszych stanach? No na razie to jest właśnie w tych ciężkich, ale uważam, że w tych lżejszych też zacznie być stosowana, żeby właśnie też ograniczyć tą podaż antybiotyków. Może niekoniecznie, żeby nie podawać, ale może podawać mniejszą dawkę, żeby razem mogły synergistycznie działać. A jaka jest reakcja układu odpornościowego na obecność bakteriofagów? Pyta pan Ryszard. No tutaj były pewne obawy, że może być wywołana jakaś reakcja humoralna, że jakieś przeciwciała mogą neutralizować. No nadal to jest badane. Nadal to jest badane. No ale w tych niektórych właśnie leczeniach eksperymentalnych no jednak wyniki są dobre, wydają się być dobre, także myślę, że też nadmiernie obawiać się nie trzeba. Na pewno trzeba to badać, ale jakoś to funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo proszę jeszcze to jest już ostatni taki moment, żeby zadać pytanie na czacie, także czekamy na jeszcze jakieś kolejne pytania, bo jeżeli państwo już tutaj nie zadadzą nam żadnych pytań, to może taki wniosek powinniśmy chyba jednak tutaj wysnuć z naszego spotkania,
Chociaż tu jeszcze jest jedno pytanie. Jakie technologie biotechnologiczne i molekularne są stosowane w celu udoskonalenia produkcji i zrozumienia interakcji między bakteriofagami a bakteriami? Ojoj. Trudne pytanie. Może ja jeszcze raz przeczytam. Kto to nam zadał takie pytanie? Pani Izabela. Pani Izabela. Jakie technologie biotechnologiczne i molekularne są stosowane w celu udoskonalenia produkcji i zrozumienia interakcji między bakteriofagami a bakteriami? Trudne pytanie. Tak, długie. Długie. Na pewno może jakiś telefon do profesora Górskiego. No właśnie, może ktoś nas tutaj wspomoże. To jest na pewno, no, na wszystkie pytania tutaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, prawda? To jest jak gdyby dopiero, przyszłość dopiero jest to w fazie jakichś doświadczeń i badań, prawda? Czyli w zasadzie taki wniosek moglibyśmy tutaj stwierdzić, że fagoterapia jest badana jako potencjalna alternatywa dla antybiotyków, tak? I zwłaszcza w przypadku infekcji opornych na nie. Może w przyszłości powstaną inne możliwości leczenia jednostek chorobowych opornych na antybiotyki. Ja tutaj jeszcze pan Norbert nam pisze bardzo ciekawe, bardzo ciepłe słowa, a mianowicie, że to jest bardzo ciekawy temat i świetnie przedstawiony, także gratuluję tutaj panom. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. A jeszcze tutaj jest jedno pytanie, to już chyba to do pana, panie Macieju, tak? Panie doktorze. Czy ma pan czas na staż lekarski i prowadzenie badań jednocześnie? Wiem, że pan jest w bardzo dobrym ośrodku stażowym, tak? Tak. To do pana pytanie. Okay. Kto takie pytanie zapytał? Pani Maria, powiem, że S. Czas jest na wszystko. Nie, no staż, tak, jestem na staży na WIM-ie. Tak, jest czas na wszystko. Uważam, że staż to też jest fajny okres taki między studiami a pracą już tak naprawdę. Panie Janku, pan nie zazdrości bratu? Że jest na stażu? Że już na stażu, że już bardzo. Będzie leczył, że będzie wypisywał leki. Bardzo, ale studia też są na pewno ciekawe, więc nadejdzie ten czas. Nadejdzie ten czas, świetnie. Proszę państwa, ja chciałam podziękować bardzo przede wszystkim tutaj panom, braciom za udział w kominku lekarskim Łazarskiego i za przedstawienie tak ciekawie interesującego i ważnego tematu. Natomiast państwu chciałam też podziękować tu za obecność na czacie i bardzo ciekawe, trudne, bym powiedziała, tutaj razem z panami stwierdzę pytania. Tak, ale tutaj panowie starali się jak gdyby będzie udzielić tak wyczerpujących odpowiedzi. Chciałam przy okazji zaprosić państwa na kolejne spotkanie ze studia filmowego już za tydzień, 28 października w ramach studenckiego Forum Wiedzy Medycznej. Moim gościem będzie dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, pan profesor Łukasz Szumowski. Będziemy rozmawiać o zaburzeniach rytmu serca. Myślę, że to ciekawy temat i każdego w zasadzie w przyszłości, jak nie teraz, to w przyszłości pewnie dotyczący. Także kończymy nasze spotkanie. Nie widzę tutaj już żadnych pytań. I chciałam w takim razie życzyć panom i państwu miłego tygodnia i do zobaczenia w przyszłą, w kolejną sobotę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz.